Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj wraz z Demem przedstawimy wam, jak silny jest Saitama, czyli główny bohater anime One Punch Man. Także przejdźmy do samego początku. Jest on wtedy bezrobotny i ciągle szuka pracy. Oraz kolejny zawala rozmowę kwalifikacyjną, co sprawia, iż jest on załamany. Jakiś czas później ratuje on pewnego chłopca przed potworem. I to właśnie po tym wydarzeniu Saitama uwierzył, iż jest on w stanie spełnić swoje marzenia z dzieciństwa o zostaniu bohaterem. A niedługo potem zaczął on swój znany wszystkim 3-letni trening. Na skutek intensywności tego treningu Saitama traci wszystkie włosy z głowy, natomiast jego sylwetka prezentuje wręcz idealną formę. Bohater od samego początku pokazuje nam, iż posiada niesamowitą siłę, niszcząc dosłownie każdego przeciwnika zaledwie jednym ciosem. Łatwość, z jaką Saitama pokonywał swoich przeciwników, coraz bardziej go nudzi. Dołącza on jednak do Stowarzyszenia Bohaterów, gdzie na testach sprawnościowych pobija niemalże wszystkie rekordy, prezentując wszystkim dookoła swoją siłę oraz sprawność. Podczas treningu z Genosem, Saitama również prezentuje nam pewną skalę części swojej mocy. Mimo wykonania ciosu w powietrze, zatrzymując pięść przed twarzą Genosa, widzimy za nim ogromną wyrwę, a jakiś czas po tym niszczy on na mniejsze kawałki lecący w stronę Ziemi ogromny meteoryt. Lecz tak naprawdę wciąż nie widzieliśmy ani razu Saitamy, który pokazałby nam swoją poważną formę. Można powiedzieć, że jego pierwszym poważniejszym wyzwaniem był atak statku kosmicznego. Co prawda Saitama wchodzi do tego statku jak do siebie i niszczy wszystkich na pokładzie bez żadnego problemu, lecz na końcu trafia on na dowódcę tego statku. Był to Boros, zwany też władcą wszechświata. Gdy spogląda on na naszego bohatera, wypowiada słowa: nie widzę limitów jego siły. A ponadto wytrzymuje on również zwykły cios Saitamy, co uwalnia jego prawdziwą moc. W rezultacie tej walki Saitama wyprowadza na jej koniec jeden cios, którym to właśnie kończy ten pojedynek. Chociaż ciężko to nazwać to pojedynkiem, gdyż dosłownie przez cały czas jej trwania jedyną postacią, która wyprowadzała ciosy, był właśnie Boros. Władca Wszechświata mimo to żyje jeszcze przez chwilę, a przed swoją śmiercią mamy krótki następujący dialog między nim a Saitamą. Przepowiednia się sprawdziła. To była naprawdę ciężka walka. Tak, masz rację. Kłamiesz. Wciąż nie wykorzystałeś pełni swojej siły. Od początku nie miałem z tobą szans. To nie była prawdziwa walka. Aby zobaczyć, jak potężny potrafi być Saitama, musimy przenieść się do mangi, w której to widzimy jego walkę z Garou w trybie w Cosmic Fear. Moc, którą Garo otrzymał od Boga Potworów, umożliwia mu kopiowanie stylu oraz siły swojego przeciwnika, co sprawiło, iż mogliśmy zobaczyć niemalże pojedynek Saitama kontra Saitama, co spowodowało zniszczenia na ogromną skalę. Siła ciosów osiągała poziom ataków nuklearnych, a Saitama przyjął na siebie rozbłysk gamma, co jest najsilniejszym zjawiskiem eksplozji, jakie kiedykolwiek zostało potwierdzone w całym wszechświecie. Potem widzimy scenę, w której to Garo przebija Genosa, wyrywając z niego rdzeń. Następnie rzuca on w nim w stronę naszego bohatera. Pierwszy raz możemy wtedy dostrzec naprawdę wkurzonego Saitamę, który staje się mega poważny. Poprzez śmiertelny atak, jaki wyprowadza Saitama w stronę Garo na Ziemi, zostają oni przeteleportowani do kosmosu przez Blasta, gdzie to dwa poważne ciosy niszczą ogrom gwiazd. Na księżycu Jowisza, który jest porównywalny wielkością do Ziemi, Saitama wyprowadza kolejny poważny atak, nazwany Cirrus Table Flip, wykonany jedną ręką, a i tak pozwoliło mu to na całkowite zniszczenie księżyca Jowisza. Ponadto dosłownie samym kichnięciem powoduje całkowite zniszczenie samego Jowisza. Podczas tej walki dostrzec możemy różnicę w sile, jaka wytwarza się z długością pojedynku. Potencjał Saitamy cały czas wzrasta w niesamowitym tempie, a Garo nie jest w stanie za tym nadążyć, przez co pojedynek kończy się zwycięstwem łysego bohatera i chwilę po tym Garo uczy go pewnej techniki. Użycie owej techniki przez Saitamę spowodowało cofnięcie czasu. Podsumowując, siła, jaką posiada Saitama, jest wręcz nieskończona. Wciąż nie jesteśmy w stanie określić, czy jego siła ma jakiekolwiek granice. Kto wie, być może dowiemy się tego, gdy dojdzie do pojedynku między nim a Bogiem Potworów. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach. Bye!